Maciej Wolny, witam Państwa ponownie w naszym porannym programie, a razem ze mną studiu gość, którym jest poseł Anna Maria Siarkowska, Partia Republikańska. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. I zaczynamy od takiej można powiedzieć dobrej wiadomości w pewnym sensie, mianowicie pomnik ofiar zbrodni katyńskiej w Stanach Zjednoczonych Jersey City ma spokój do 29 maja. Takie informacje zostały niedawno przekazane. To wszystko za sprawą decyzji sądu federalnego. Jednak ta cała sprawa, chęć przeniesienia tego pomnika przez burmistrza Jersey City Stevena Fulopa, wywołała dużo komentarzy, też można powiedzieć właśnie burzę po naszej Stronie, po stronie, Polo, po stronie Polonii, która zamieszkuje Jersey City, ale też po prostu Stany Zjednoczone. Pan burmistrz chciał ten pomnik przenieść, gdzieś przechować, ale też nie za bardzo było to określone, na jaki czas by miał być ten pomnik przechowany, i pewne informacje też wskazywały, że być może na zawsze by się znalazł w jakimś magazynie. I jak pani poseł ocenia ze swojej perspektywy sam ten pomysł pana burmistrza? Po pierwsze trzeba podkreślić, że właścicielem Placu, na którym stoi pomnik, nie jest pan burmistrz, tylko jest miasto Jersey City. Pan burmistrz tej decyzji nie konsultował w żaden sposób z Radą Miasta, nie konsultował tej decyzji z mieszkańcami, tylko po prostu była to jego arbitralna decyzja i ona właśnie została zaskarżona. Została zaskarżona przez organizacje polonijne. Które wynajęły do tego celu prawników. Sąd zadecydował o tym, że po, dopiero po, do, do końca maja, generalnie, 20, 26 maja chyba jest taka data, do 26 maja ten pomnik jest bezpieczny. Pan burmistrz nie może go przenieść ani go usunąć, nie można go dotykać. Natomiast to nie, jest, to nie jest jeszcze koniec. To jest pierwszy sukces, sukces organizacji polonijnych, które potrafiły się zorganizować, które zaczynają również razem ze sobą współpracować. Natomiast cała batalia jest jeszcze przed nami. Warto wspomnieć, że teraz w tą sobotę, najbliższą sobotę, przed pomnikiem katyńskim odbędzie się właśnie manifestacja organizacji Polonijnych, mieszkańców Jersey City, która jest ukierunkowana na to, żeby wyrazić poparcie dla pozostawienia tego pomnika w tym miejscu, w którym on stoi. Ten pomnik jest ważny dla Polonii i dla Polaków nie tylko dla mieszkańców Jersey City, ale również dla Polaków, którzy zamieszkują. Zjednoczone. Ten pomnik naprawdę jest niesamowity. Miałam okazję być w tym miejscu około dwóch tygodni temu. On robi naprawdę niesamowite wrażenie, bo jest tuż przy tuż przy rzece Hudson na jego on stoi na tle, Manhattanu, swego czasu zresztą były w tym miejscu również, w tej panoramie Manhattan w tą panoramę Manhattanu były wpisane dwie wieże, czyli World Trade Center w momencie kiedy był atak na World Trade Center, Odbyło się to również, no było to pięknie widoczne, czy pięknie, nie pięknie, ale było to widoczne z perspektywy z perspektywy właśnie tego pomnika i ten, ten ta tragedia ta tragedia tego ataku z 2001 roku ten cały dramat został również właśnie u, u, uwieczniony właśnie w takim w takim no obrazku tak na tle ten tego pomnika i to tak zostało jak również uwzględnione na tym pomniku. Ten pomnik również w sobie jest właśnie upamiętniony na tym pomniku tragedia World Trade Center. Dlatego on jest ważny również z tego względu. On również upamiętnia atak na World Trade Center. Pani poseł powiedziała, że to jest decyzja pana burmistrza, tylko pytanie, co i kto za tą decyzją stoi. Wydaje się, że jeżeli chodzi o takie powody, no to pan burmistrz tutaj odkrył karty w twicie skierowanym w stronę marszałka Karczewskiego, w zasadzie w, twicie, w którym po prostu pan burmistrz Steven Fulop obraża marszałka Karczewskiego nazywając go antysemitą czy też osobą która zaprzecza holokaustowi takie informacje między innymi tam się znalazły no to mamy mniej więcej odpowiedź o co może chodzić panu burmistrzowi a teraz o osoby które za panem burmistrzem stoją bo też wiemy o tym że są duże naciski ze strony deweloperów właśnie aby to miejsce wyglądało tak a nie inaczej aby powstał tam właśnie taki park za o ile się nie mylę, milionów dolarów. Wiemy między innymi że jednym z, jedną z osób, które fundowały kampanię wyborczą panu Fulopowi, jest syn pana Sorosa. I tutaj właśnie pytania o te wpływy na pana burmistrza, bo wydaje się, że to nie jest tylko i wyłącznie jego pomysł. Te wpływy wpływy na pana burmistrza będą badane adwokat wynajęty przez organizację polonijną, wystąpił również o dostęp do billingów rozmów telefonicznych do korespondencji która się odbywała pomiędzy panem burmistrzem a pomiędzy znanym deweloperem który ma się zająć właśnie rewitalizacją tak zwaną rewitalizacją tego tego miejsca czy postawieniem parku czy też takie też były również głosy że być może w tym miejscu ma powstać jakiś hotel czy też inne inne miejsce rekreacji tak jak kasyno bo również były takie głosy I tak kwestia na pewno będzie badana, będzie badana przez, przez sąd. Mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione. Dzisiaj jest ważne to, ażeby po pierwsze no, na tą prowokację odpowiednio odpowiedzieć. Znaczy nie, wa, nie warto tego sporu bardzo mocno podgrzewać. I tutaj też apeluję do, do Polaków, którzy komentują bardzo często pod wpisami pana Stevena Fulopa. Ta, żeby zachować jednak ten taki kulturalny język, ja żeby tej spirali takiej słownej agresji nie nakręcać, to że pan burmistrz Fulop po prostu okazał się człowiekiem małym, człowiekiem, który, który formułuje oskarżenia bez żadnych podstaw, nie nie usprawiedliwia w żaden sposób tego, żeby zachowywać się tak samo jak on i takimi agresywnymi wpisami mu również odpowiadać. Musimy pokazać, pokazać, utrzymać pewien poziom dyskusji, o to apeluję. Natomiast dobrze, że organizacje polonijne w tym względzie się jednoczą. Mam nadzieję, że ta manifestacja poparcia dla pomnika kateńskiego, która ma się odbyć w najbliższą sobotę, zgromadzi wokół siebie właśnie wiele, wiele osób. Co ważne, to również chciałam podkreślić, ta sprawa znalazła swoje poparcie już wśród yy, trzech radnych yy, miasta Jersey City. Yy, a powiedzmy, yy, również poinformujmy naszych widzów, że. Yy, Rada Miasta Jersey City ma dziewięciu radnych, także już cało 1 trzecia radnych opowiedziała się po stronie pozostawienia pomnika w dotychczasowym miejscu. Mam nadzieję, że, że kolejni radni dołączą i wesprą Polonię w, w działaniach mających na celu pozostawienie pomnika. Środowiska w polonijne miejscu. w tej sprawie się łączą, organizują, działają wspólnie. Środowiska polonijne były też przeciwne ustawie 447, którą w nocy pod Pisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, czy tutaj powinna być jakaś reakcja ze strony naszej dyplomacji, naszych państwowych organów, czy może na razie powinniśmy poczekać, co też czas przyniesie? A czy po pierwsze, podpisanie ustawy przez Donalda Trumpa nie ma w żaden sposób wpływu na nasz porządek prawny i na nasze zobowiązania. Natomiast musimy pamiętać w ogóle, czym jest ta ustawa 447? Jest to ustawa, która zobowiązuje, zobowiązuje do tego, ażeby Stany Zjednoczone, ażeby kongres był informowany o tym, w jaki sposób przebiega realizacja deklaracji tele, terezińskiej. A co do deklaracji Terezińskiej, która dotyczy właśnie przekazywania, nadzorowania procesu przekazywania mienia osobom, które, które, które to mienie utraciły w czasie II wojny światowej. Do tej deklaracji Terezińskiej, pod tą deklaracją Terezińską złożył swój podpis minister Bartoszewski, minister w rządzie Donalda Tuska. I to jest tak naprawdę ten problem, to jest źródło tego problemu. Wydaje się, że po, chociaż ta deklaracja nie miała mocy wiążącej, była niejako wyrażeniem pewnej intencji, no to teraz to, co się dzieje wokół, wokół, wokół całej sprawy, świadczy o tym, że no, ten ruch był, był po prostu błędny. I niestety za to za ten, za ten problem, który dzisiaj mamy, odpowiada bezpośrednio Donald, Donald Tusk. Natomiast my na pewno musimy się przygotować do pod względem również prawnym do wszystkich roszczeń, które są kierowane względem Polski. Musimy pamiętać również o tym, że Cała sprawa dotyczy, dotyczy momentu II wojny światowej, momentu, w którym Polska była pod okupacją zarówno sowiecką, jak i niemiecką. I to. Ci, ci, najeźdźcy odpowiadają za, zniszczenie i zagrabienie mienia, obywateli polskich natomiast jest to nasza polska sprawa i nasze polskie sprawy powinniśmy rozwiązywać, w naszym, polskim domu ale musimy też mieć świadomość że naciski międzynarodowe na to na pewno, Będą i musimy się do tego przygotować historia, względem prawnym. Historia to też nauka na przyszłość. Nie chcielibyśmy, aby czasy właśnie II wojny światowej czy też komunizmu wróciły do nas, ale właśnie też patrząc z tej perspektywy historycznej, musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Tutaj w kontekście mówię oczywiście o naszą armię. Niedawno pani poseł przedstawiła sprawozdanie z Komisji Obrony Narodowej, sprawozdanie dotyczące wojsk obrony terytorialnej, które stają się kontynuatorem tradycji państwa. Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W jaki sposób, pani poseł? No, ustawa, która, która właśnie jest procedowana w Sejmie, dotyczy nadania Wojskom Obrony Terytorialnej orła i flagi właściwego dla rodzaju sił zbrojnych. Wszystkie pozostałe rodzaje sił zbrojnych y, mają swojego orła i flagę. I dzisiaj będą ją miały również Wojska Obrony Terytorialnej. Co będzie charakteryzowało ten znak tego wojskowego orła, właśnie Wojsko Obrony Terytorialnej? Otóż w tarczy Amazonek, na której siedzi orzeł, która jest właściwa dla każdego rodzaju sił zbrojnych, będzie wpisany znak, który ma charakteryzować, charakteryzować właśnie ten rodzaj sił zbrojnych, jaki są Wojska Obrony Terytorialnej. I w tą tarczę Amazonek będzie wpisany znak. Polski Walczącej. Znak Polski Walczącej jest to znak, który jest identyfikowany z Polskim Państwem Podziemnym i jego armią, Armią Krajową. Tradycje Armii Krajowej, jej dziedzictwo, w szczególności komendy głównej AK, zostały przekazane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Wojskom obrony terytorialnej dowództwo Wojsk obrony terytorialnej stało się to w ubiegłym roku w czerwcu, ten wniosek wniosek o nadanie orła właśnie z wpisaną, z wpisanym znakiem Polski walczącej w tą tarczę Amazonek został również poparty przez nie tylko przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ale również przez Muzeum Powstania Warszawskiego, warto również powiedzieć o tym, że. Ta, te, te tendencje do tego, ta, te dążenia do tego, ażeby Właśnie obrona terytorialna przejęła tradycję Armii Krajowej. Były, były podejmowane przez wiele lat. To były starania właśnie środowiska żołnierzy Armii Krajowej. Chciałbym tutaj przypomnieć chociażby list z 2000 roku prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej skierowany do ówczesnego ministra obrony narodowej, notabene Bronisława Komorowskiego, w którym w którym właśnie zwracano się o to, aby utworzyć obronę terytorialną i żeby obrona terytorialna właśnie przejęła te tradycje Nie było to możliwe przez tyle lat. Dzisiaj to się urzeczywistnia. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że ta ustawa zostanie szybko przyjęta no przez i Sejm. To będzie też budowało tożsamość Wojsk Obrony Terytorialnej. A Wojska Obrony Terytorialnej są takim elementem restrukturyzacji polskiej armii, naszej obronności. Tylko niektórzy mogą powiedzieć: no dobrze, mamy Wojska Obrony Terytorialnej, no ale jeżeli chodzi o sprzęt, zapowiedzi dotyczące na przykład zakupu helikopterów czy łodzi podwodnych no to jakoś tak nie za bardzo to wygląda no i pani poseł tutaj pytanie co z dalszą restrukturyzacją naszej armii jak to wygląda jak to się prezentuje i jakie są perspektywy czy obecnie program modernizacji technicznej jest aktualizowany jest dokonywany jego przegląd i bo musimy pamiętać o tym, że program modernizacji technicznej, który dzisiaj obowiązuje został przyjęty w 2012 roku i obowiązywała zupełnie inna strategia bezpieczeństwa narodowego, która była ukierunkowana na, a czy nie uwzględniała w ogóle zagrożenia ze wschodu. Która, która zgodnie z, z zapisami, której Polska w zasadzie była bezpieczna, miała jej pomóc w razie zagrożenia ewentualnego, mieli jej pomóc sojusznicy, i była Poza nastawiona skonu? na nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych i z NATO. Natomiast zgodnie z zapisami tej strategii, Nasze, Polska była bezpieczna, a zatem to główne, główne, główne dążenia, główne kierunki rozwoju polskiego wojska miały być właśnie ukierunkowane na rozwój tych zdolności operacyjnych, zdolności również do działania poza granicami państwa. No, te, te założenia strategii szybko się zdezaktualizowały. Sytuacja w, na Ukrainie. Sytuacja na Ukrainie, wojna na Ukrainie. Ale one nie były aktualne. To już nawet no, sytuacja na Ukrainie. Czy aktualnie, panie, panie redaktorze, te, te, te założenia były po prostu no, można, można to tak określić mocno pewnym idiotyzmem strategicznym. Bo zakładanie, że jesteśmy bezpieczni i nic nie musimy robić i że pomogą nas, nam sojusznicy, jest absolutnie sprzeczne z jakimikolwiek zasadami strategii i podejścia w ogóle do bezpieczeństwa państwa. Natomiast chodzi o to, że po agresji na Ukrainę politycy dopiero się zorientowali, że coś jest jednak nie tak, że te założenia, które przyjęli, po prostu są zupełnie sprzeczne z, z rzeczywistością, że musimy, się, musimy być świadomi, że konflikt zbrojny um, może się toczyć właśnie tuż albo tuż przy granicach Polski, albo może się również przenieść na, na nasze terytorium. To nie jest coś, coś niebywałego, co się nie może zdarzyć, a to ten właśnie. Um, scenariusz wykluczano. Dzisiaj dzisiaj to podejście do, do bezpieczeństwa zdecydowanie się zmieniło. Inwestujemy w własne zdolności obronne, we własny potencjał bezpieczeństwa. To wszystko musi mieć również swój wyraz w, nie tylko w dokumentach strategicznych i w strategii obrony państwa, której niestety dzisiaj nie ma, a ona tak naprawdę powinna być dokumentem wyjściowym. I z niej powinny wypływać dalsze dokumenty niższego rzędu, w tym kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych i w tym również program modernizacji technicznej. Pani poseł, czas nas goni, niestety musimy kończyć. Anna Maria Siarkowska, Partia Republikańska była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo Życzę pani poseł dobrego dnia i zachęcam naszych widzów do pozostania z nami. Wracamy tuż po przerwie.